dziewczyny! Jak wiecie, zbliża się festiwal pełni księżyca. Największa impreza muzyczna organizowana przez Influpets! Wow, ale czad! Możemy wziąć w nim udział? No cóż, to już zależy od was. Festiwal odbędzie się tuż po Halloween. Musicie przygotować straszną choreografię. Najpierw będziecie musiały dobrać się w pary. Ja chcę być z Mają. Z nią na pewno wygram. To nie będzie takie łatwe, a to dlatego, że pary muszą być mieszane, składające się z psa i kota. Co? Co? Wierzymy, że taka współpraca będzie dobrym doświadczeniem dla każdej z was. Co więcej, VIP Pet, która wypadnie najlepiej i będzie dobrą partnerką, zdobędzie ten piękny ametystowy klejnot. Wow! Do zobaczenia w Cat Town! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP Pet, VIP Pet, baw się tak jak VIP Pet. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Yeah. Ten głos to sztos! I love VIP Pet! Zatańczymy? Wujku, to jest jakaś katastrofa! Bywało gorzej. Dobrze, przyznaję. Mamy mały bałagan. Mały bałagan? Tu się nic nie da znaleźć. Powiedz mi, gdzie znajduje się lokówka? Tutaj. Widzisz? Już najwyższy czas tu posprzątać. No dobrze, zgoda. Może uporządkujmy rzeczy w kolejności alfabetycznej. Zacznijmy od... A. To zajmie całą wieczność. Może po prostu zostawmy na widoku rzeczy częstego użytku. Na przykład nożyczki i zestaw grzebieni. Rzecz na A. Agrafka? Agrest? Fabia, pomóż mi proszę. Co zaczyna się na A? Ach, zejdzie się dłużej niż myślałam. Gotowe, by dobrać się w pary? Nie, chwila. Może włączę nam jakąś skoczną muzę. Ups, nie ten przycisk. To będzie chwila, którą warto zapamiętać. Miau! Chcę być pierwsza. Moja para musi być zwinna. Szybka. Huh? Au! O nie, chyba skręciłam łapkę. Jak ja teraz zatańczę? Nie martw się, Elektra. Na pewno coś wymyślimy. Klejnot, lepiej znajdźmy inną parę. No dalej, Mila. To jest zbyt trudne. Poradzisz sobie. Daj się ponieść muzyce. Ponieść muzyce? No już. Weź głęboki oddech i spróbuj poczuć ten rytm. Jakbym latała. Latała? To ja chcę być w parze z Milą. Cóż, wygląda na to, że tylko ja zostałam bez pary. Widzisz? Jedyne rozwiązanie to ułożenie wszystkiego alfabetycznie. Kontynuujmy. Jesteśmy na C. C jak cierpliwość, której zaczyna mi brakować. Hej! Maja, co tutaj robisz? Nie ćwiczysz do konkursu? Nikt nie chce być ze mną w parze. To pewnie dlatego, że jesteś zbyt dobra i nikt by ci nie dorównał. Na chwilę zapomniałam o tym bałaganie. A ja jestem już na literze K. O co tu chodzi? Wujek chce poukładać wszystkie rzeczy alfabetycznie, a ja wolę ułożyć je według częstości korzystania, więc nie możemy się dogadać. Wiem, co zrobić. Może połączycie oba te pomysły? To może się udać. Uwielbiam łączyć style. To takie inspirujące i nowoczesne. Musicie ze sobą współpracować. Ułóżcie rzeczy według przydatności, ale alfabetycznie. Ona ma rację! To rozwiązanie jest fantastyczne! Hej! I właśnie wpadłam na pomysł! Z takim doświadczeniem tanecznym mogłabyś dawać rady i podszkolić inne dziewczyny. Albo je na przykład zainspirować. Dobrze wiem, że potrafisz to zrobić. No cóż, może... Musisz w siebie uwierzyć! No dalej, spróbuj! Dobrze, dziewczyny, a teraz z entuzjazmem! Skok do chmur! Kitty? Hej! Weź pałeczkę i ją rzuć! Nie chcę biegać za patykiem! Nie jestem psem, jasne? Ups! I znowu zły przycisk. Co ona robi? No dobrze. Mila, Kitty, podejdźcie. Selena i Aurora, wy również.
Spróbujcie zatańczyć w tych kwadratach. Musicie współpracować, bo jesteście duetami. Musicie robić dokładnie to samo. Ale Nila nie chce skakać. Nie tak wysoko, kręci mi się w głowie. Więc skaczcie trochę niżej. No dobrze. Mam dosyć tej pałeczki. Może podejdźcie bliżej, żeby jej nie upuścić. Jesteś pewna? Zaufajcie mi. No dobrze. Teraz spróbujcie powtórzyć moje ruchy. Ale są zbyt trudne, zwłaszcza mając pałeczkę. Dajcie się ponieść muzyce. No dalej. Wiem, że potraficie. Dacie radę. Salon wygląda przepięknie. Świetnie nam poszło. Lepiej niż myślałem. Tak, sprawdźmy. Na przykład, gdzie znajdę grzebień? Może tutaj. A gdzie jest lokówka? Na pewno za grzebieniem. Tak trzymać, dziewczyny. Świetnie wam idzie. Niesamowite. Widziałyśmy, jak szkolisz koleżanki. Wywarłaś na nas tak ogromne wrażenie, że postanowiłyśmy dać ci... To dla mnie? Zasłużyłaś na niego ciężką pracą. Mimo, że nie miałaś pary, pomogłaś innym. Byłaś najlepszą partnerką. Tak, to prawda. Sprawdźmy, czy zgadniecie słowo na S. Ser, sroka, salami? Chyba wiem. Chodzi o super klejnotową stylówkę. Amethyst Style. Wyglądasz równie pięknie jak twoje serduszko. A teraz zaczynamy halloweenowy koncert! Tak!